Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni kucharza, pizzermana z doświadczeniem lub bez. Możliwość przyuczenia, wysokie zarobki i możliwość zakwaterowania. Kontakt 731 157 592. Witam Państwa, Paweł Guszała, to są wydarzenia Telewizji Bolesławiec. Zapraszam. W Bolesławcu powstają projekty budów kolejnych dróg. Urząd Miasta w Bolesławcu przygotowuje opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy kolejnych dróg. Opracowania są niezbędnym elementem realizacji inwestycji. Opracowania dokumentacji projektowych dotyczą dróg przy ulicach Gdańskiej od 58 do 66. Powstańców Warszawy, Orląt Lwowskich, Majora Hubala, Grabowej, Morelowej, Obrońców Helu, Parking, Nadrzecznej. W trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie podjazdu dla wózków i rowerów obok schodów przy ulicy Piaskowej. Kolejna dokumentacja dotyczy remontu jezdni i parkingów przy ulicy Łukasiewicza. Remont obejmie wymianę nawierzchni jezdni i chodników, regulację studni i zaworów, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej, oznakowanie poziome oraz pionowe. W trakcie opracowania jest również rozbudowa parkingu samochodowego przy ulicy Konstytucji 3 Maja oraz budowa drogi przy ulicy Zabobrze. Prace przy opracowaniach dokumentacji potrwają do końca października bieżącego roku. A teraz skrót wydarzeń. Jeśli jesteś miłośnikiem kultury francuskiej, muzyki, kina, literatury i uczysz się języka francuskiego lub jesteś po prostu jego miłośnikiem, Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Wiedzy zaprasza na spotkanie pod nazwą Pocztówka z Lazurowego Wybrzeża, na którym nie zabraknie francuskich klimatów. Spotkanie odbędzie się 11 września o godzinie 16. 6 września bieżącego roku na terenie byłego niemieckiego obozu Gross Rosen odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary. W uroczystościach wziął udział wojewoda dolnośląski Jarosław Kresa. W czasie wojny przez obóz główny Gross Rosen oraz jego filie przeszło około 120 tysięcy więźniów, a 40 tysięcy osób poniosło śmierć. Od 11 do 12 września w Teatrze Starym rozpoczyna się organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury projekt pod tytułem Zatargi w połowie drogi. Pod tą nazwą kryje się szereg działań związanych z teatrem, począwszy od piątkowych warsztatów do sobotnich spektaklów. Motywem przewodnim tegorocznych zatargów będzie twórczość Tadeusza Kantora, legendy polskiej sceny teatralnej. Policjanci z Kruszyna zatrzymali mężczyznę podejrzanego o umyślne zniszczenie mienia. Sprawca 29 sierpnia na stacji paliw, by rozładować swoje negatywne emocje, uszkodził elementy placu zabaw oraz 21 baniek z płynem samochodowym. Drugiego uszkodzenia dokonał w nocy z 4 na 5 września. Mężczyzna, uderzając ręką i kamieniem, zniszczył dwie szyby w pojeździe, lusterko i antenę. 23-latek przyznał się do winy. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 4 września bieżącego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnik miejski może ukarać osobę, która nie płaci za śmieci albo nie segreguje odpadów. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat w wysokości do 500 zł. Zgodnie z nowymi regulacjami strażnicy miejscy będą posiadali szerokie uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na właścicieli nieruchomości, którzy nie przestrzegają zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ukarać mandatem do 500 zł będzie można m.in. za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, niesegregowanie odpadów, brak zadeklarowania kompostownika lub niekompostowanie w nim odpadów,
niezrealizowanie innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych wydarzeniach. Najbliższa noc przyniesie nam 9 stopni Celsjusza, zaś w piątek temperatura wzrośnie i wyniesie 22 stopnie. Wilgotność powietrza 94%, zachmurzenie częściowe. Ciśnienie w południe osiągnie 1022 hektopaskale. Wiatr do 6 km na godzinę z zachodu.